ślub cywilny kojarzy się z taką gorszą wersją ślubu. Nic bardziej mylnego. Obalmy dzisiaj kilka mitów na ten temat. Pamiętajcie, że w sprzedaży są już moje e-booki z serii Planowanie ślubu i wesela. Zacznijcie z nimi ślubne przygotowania jeszcze dziś. Pierwszy mit. Do ślubu cywilnego idziemy w skromnej stylizacji, zazwyczaj w sukience ołówkowej bądź w garsonce. Wcale tak nie jest, że na ślubie cywilnym nie możemy wystąpić w prawdziwej sukni ślubnej. Wybierając stylizację na ślub cywilny, zazwyczaj boimy się, że nie wypada, że nie należy przesadzić, że jednak jest to urząd. Ale tak naprawdę, moje drogie, to jest Wasz dzień, to jest Wasz ślub, więc uwaga, do ślubu cywilnego wypada. Możecie postawić na prawdziwą ślubną suknię. Macie ochotę na bezę? Bardzo proszę beza. Macie ochotę na welon? Bardzo proszę welon. Ma być wianek, bo będzie pasował do późniejszego przyjęcia w stylu boho? Oczywiście możecie zdecydować się na wianek. Nie rezygnujcie ze swoich marzeń. Mam wrażenie, że ślub cywilny daje tak naprawdę jeszcze więcej możliwości, jeżeli chodzi o stylizację, niż ślub kościelny, bo tutaj mamy pełną dowolność. Możecie zdecydować się na coś skromnego, prostego, możecie zdecydować się na wielką balową suknię, ale również możecie postawić na każdy lubiany przez Was kolor. Nic Was tutaj nie ogranicza. Mit numer dwa. Po ślubie cywilnym zapraszamy gości jedynie na obiad. Po każdym ślubie jest wesele i tylko od Was zależy to, w jakiej formie się ono odbędzie. Może to być oczywiście skromny, rodzinny obiad, ale możecie zdecydować się na prawdziwą, huczną imprezę do białego rana. Mit numer 3. Przy ślubach cywilnych obowiązuje rejonizacja, a ślub może być zawarty jedynie w surowym wnętrzu Urzędu Stanu Cywilnego. Słuchajcie, w tym temacie nie będę się mądrzyć, sprawdźmy to. Specjalnie dla Was teraz na żywo zadzwonię do Urzędu Stanu Cywilnego i zapytam, jak to naprawdę wygląda. Nie przedstawię się imieniem i nazwiskiem Izabela Janachowska, użyję swojego drugiego nazwiska, Jabłońska, żeby przypadkiem czegoś tam nie zasugerować. No i zobaczmy. Jezu, trochę się stresuję. Dzień dobry. Proszę Pani, z tej strony Izabela Jabłońska. Ja mam kilka pytań dotyczących zawarcia związku małżeńskiego. Czy Pani mi odpowie na kilka pytań? Postaram się. Dobra, super. Po pierwsze chciałam zapytać, czy obowiązuje rejonizacja? To chodzi o ślub cywilny. Tak, tak. Nie, proszę Panią, nie obowiązuje rejonizacja. U nas na Mokotowie nie ma sali ślubów, referatu małżeństw. Najbliżej Ursynów, Wilanów, w Śródmieście Wola. Muszą Państwo pójść razem z dwoma ważnymi dowodami osobistymi, jeśli Państwu dany termin w danym urzędzie będzie odpowiadał. Okej, a czy ślub cywilny może być tylko zorganizowany w urzędzie, czy możemy wybrać jakieś inne miejsce? Znaczy, może być poza urzędem ślub cywilny. Wtedy również należy się zgłosić między innymi do tych urzędów, o których przed chwilą powiedziałam. I oprócz dowodów osobistych należy przynieść ze sobą podanie do dyrektora Urzędu Stanu Cywilnego z prośbą o wyrażenie zgody na taki ślub z określoną datą i godziną ślubu. Do tego należy przynieść zgodę właściciela lokalu. A za taki ślub jest dodatkowa opłata? Jest opłata 1000 zł plus 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa. A czy są jakieś wymagania dotyczące tej przestrzeni, w której ma się odbyć ślub? Proszę Panią, ono musi być zapewnione na pewno jakieś takie miejsce dla kierownika, tak? Musi być godło. No oczywiście krzesła, tak? No musi być to zgodnie, że tak powiem, z takimi obowiązującymi. Czyli na przykład jakbym chciała, żeby to było na przykład coś takiego szalonego typu, nie wiem, lot balonem, to nie bardzo na coś takiego urzędnik się zgodzi. Czy mogę próbować? Wydaje, proszę Panią, no można próbować. Wydaje mi się, że raczej nie, bo to chyba chodzi o względy bezpieczeństwa bardziej. Aha. Ale mogą Państwo spróbować, jeżeli chodzi o złożenie takiego podania. A teraz jeszcze mam takie pytanie. Czy jest w jakiś sposób ograniczona ilość gości, których mogę zaprosić do urzędu, jeżeli ten ślub by jednak w sali ślubów się odbywał? Proszę Panią, no to by trzeba było pojeździć po określonych urzędach, które mają referat małżeństw i salę ślubów i się zorientować,
no bo tak jak pani się orientuje, pewnie w różnych urzędach są różnego rodzaju sale, one są dosyć spore, ale no a nie, nie, no tu mi koleżanka, pani kierownik mi podpowiada, że w Pałacu Ślubów jest największa. Która, przepraszam? Pałacu Ślubów, a, w Pałacu. Starym mieście. Okej, okay, rozumiem. I mniej więcej orientuje się pani, ile tam gości się pomieści? Nie mam pojęcia, to by trzeba było dzwonić i pytać ewentualnie tam bezpośrednio, bo nie wiem, jaka jest ilość dokładnie. Rozumiem. A jeszcze mam pytanie, czy przysięga, którą składamy, to jest przysięga, którą powtarzamy za urzędnikiem, czy można przygotować coś swojego? To jest przysięga powtarzana za urzędnikiem. Jeżeli chodzi o swoje rzeczy, to by trzeba było już porozmawiać bezpośrednio z kierownikiem, który będzie udzielał ślubu, ale na pewno musi być najpierw złożona przysięga, która jest powiedziana w ustawie. Okej, okay, czyli ewentualnie można tak próbować załatwić, żeby to było coś dopowiedzianego później, takiego jakby od siebie, po tym jak wszystkie dokładnie prawne tak rzeczy są zawarte. Okej, okay, super. I jeszcze, to chyba pani nie będzie wiedziała, bo chciałam jeszcze o dekorację się zapytać, ale to rozumiem, że musiałabym porozmawiać z takim urzędem, który ma już taką salę po prostu. Tak, dokładnie. Mhm. Ale myślę, że nie ma z tym problemu jakiegoś większego. Okej, okay, no to super. No, no to dobrze. Trzeba było dzwonić po prostu do urzędów, które mają referat małżeństw. Jak pani chce, to podyktuję je. A to sobie znajdę zaraz w internecie. Nie ma problemu, to już pani okay nie będę tak fatygować. Dziękuję serdecznie. Mam proszę tylko jeszcze bardzo pytanie. Z jakim wyprzedzeniem należy składać ten wniosek panią, o ślub? No miesiąc i jeden dzień musi minąć od zapewnień do ślubu, tak? Mhm, czyli przynajmniej. A zapewnienia są ważne pół roku, tak. Okej, okay, rozumiem. No dobra, super. No to dziękuję pani serdecznie za wszystkie proszę informacje. Bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Ej, jak miło, nie? Słuchajcie, trochę bałam się tej rozmowy, bo to kolejny mit, że urzędnicy są niemili, prawda? A tu okazuje się, że jednak pani odbiera telefon i w bardzo miły, przystępny i zrozumiały sposób tłumaczy mi wszystko. Odpowiada na wszystkie pytania. Jeszcze nawet chce mi podać numer telefonu w inne miejsce, w które powinnam zadzwonić, więc jestem super pozytywnie zaskoczona. Huh. Dzwonimy dalej, bo po prostu musimy wiedzieć wszystko. Tym razem Warszawa, Stare Miasto. I widać, że urząd jest oblegany, zajęty. Jeszcze raz. Próbujemy. Dzisiaj do skutku. Bardzo proszę. Jeszcze raz próbujemy. Wszyscy dzwonią i pytają. Patrzcie. No dobra. Musimy chwilę poczekać chyba. Próbujemy w kolejne miejsce, tym razem sala ślubu w dzielnicy Wilanów. Urząd Stanu Cywilnego, słucham. Dzień dobry, Izabela Jabłońska z tej strony. Proszę pana, mam kilka pytań dotyczących zawarcia związku małżeńskiego u państwa. Czy mogę zadać panu te pytania? Super. Przede wszystkim chciałabym zapytać o takie rzeczy związane z dekoracją sali. Czy jest możliwość wniesienia swoich dekoracji? Nie, proszę pani, nie ma dekoracji sali, ponieważ są śluby są co pół godziny. Nie da się zmienić później. A gdyby na przykład zapisać się jako ostatni ślub tego dnia? No to jeszcze ktoś musiałby zostać i sprzątać, a obsługa też wychodzi po pół godziny. Aha, czyli tam musiałabym mieć bardzo szybką ekipę. Generalnie nie stosuje się, że tak powiem, tego dekoracji, ale mogę pani powiedzieć z drugiej strony, że jeżeli to byłby na przykład ostatni ślub, tak, danego dnia, to państwo byście już byli zapisani, a my byśmy znali, mieli nazwisko kierownika, który będzie udzielał ślubu, bo my je poznajemy na jakieś 3 tygodnie wcześniej, prawda? Tak. Dostajemy grafik z kierownikiem, no to tak, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się skontaktować bezpośrednio z tym kierownikiem. Aha. Jeżeli się mówiąc kolokwialnie, państwo dogadacie i zobowiążecie, że tam, nie wiem, po pół godziny od ślubu, prawda? Przepraszam, że to wszystko zniknie. Tak. Językiem. Oczywiście. Ale no to kierownik ma tutaj wolną rękę, tak? Decyzję. Super. Czyli jest jakaś szansa. Nie odbiera mi pan nadziei. Nadziei nie odbiera. No dobrze, a proszę mi powiedzieć, ilu gości mieści się u państwa? 48 miejsc siedzących. A jakby gości było więcej, to znaczy, że wtedy reszta musi stać? Czy by nie wchodzi? Tak. Nie, musi stać, tak? No, około 120 osób się powinno zmieścić, tak? To już będzie ciasno, ale... Ale 120 osób to już fajna, pokaźna sumka w sumie. No dobrze, a jeszcze chciałam podpytać o muzykę. Czy wy macie jakieś osoby, z którymi współpracujecie, jest które pani, dbają o oprawę muzyczną? Już pani mówi, jest tutaj oczywiście, po pierwsze jest tutaj muzyk, który oferuje swoje usługi muzyczne. Mhm. To jest... pianista, tak? On gra oczywiście na klawiszach, na elektronicznym pianinie. Tak.
no nie, to jest oczywiście numer telefonu, z tym, że nie ma rzecz jasna obowiązku korzystania z niego. Mm-hmm. To jest Państwa prywatna sprawa, czy z niego skorzystacie, czy nie. Mm-hmm. Jeżeli się dogadacie, no to kolokwialnie to będzie tak. Grał, nie? Zawsze jest przygotowana muzyka z taśmy, czyli taki zwykły marsz weselny. No. A czy jest szansa na przykład wprowadzić jakiegoś swojego, jakąś swoją skrzypaczkę, czy jakiś taki właśnie... Tak, oczywiście, ostatnio był taki, że skrzypaczka grała razem z tym, dogadali się wszyscy, znaczy skrzypaczka, znaczy umownie nasz grajek i Państwo młodzi, nawet bardzo fajny duet wyszedł, wszyscy byli zachwyceni. Super. Na przykład, tak? Super, super. A jeszcze mam pytanie dotyczące kosztów tego wszystkiego. Proszę Pani, opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa, czyli mówiąc się za ślub cywilny, tak. Wynosi 84 zł. Tak. Kwota, jaką bierze muzyk, to jest poza naszymi, że tak powiem, naszą wiedzą, bo to, że Państwo się indywidualnie z nim umawiacie. Rozumiem. A czy to jest tak, że naprawdę jedyne dokumenty, które potrzebuje ze sobą przynieść, to są dowody osobiste? Jeżeli Państwo oboje jesteście obywatelami polskimi, przychodzicie tylko z ważnymi dowodami osobistymi. O super, czyli żadnych tam odpisów z aktu urodzenia, nic takiego nie trzeba. Nie. Super. My potrzebujemy, ale Państwo nie musicie ich przynosić. No dobra, to super, to dziękuję za wszystkie informacje, przemyślę i jak coś, to będę oddzwaniała. Bardzo proszę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Dziękuję. Do widzenia. Ta-dam! Czyli wszystko wiemy. Co prawda na początku pan z tymi dekoracjami był na nie, ale jak trochę się podrążyło, no to okazało się, że jak się zadzwoni, jak się dopyta, jak się jeszcze skontaktuje z urzędnikiem, to jednak jest możliwość. Na pewno to, co pan powiedział, to jest coś, z czym ja często spotkam się w urzędach stanu cywilnego, to, że w bardzo szybkim tempie po uroczystości dekoracje muszą zniknąć. I jeżeli przekonamy urzędnika, że właśnie tak będzie, że bierzemy za to odpowiedzialność, to myślę, że powinni zgodzić się na wasze pomysły na dekoracje. Bo tak naprawdę oni nie chcą robić problemu, wychodzą wam naprzeciw, to jest wasz dzień ślubu, więc też chcą, żebyście byli szczęśliwi i żeby było tego dnia naprawdę pięknie. Jeżeli marzycie o jeszcze większych dekoracjach niż te, które możecie wprowadzić do Urzędu Stanu Cywilnego, to pamiętajcie o tym, że przecież możecie zorganizować swój ślub w plenerze. Ślub cywilny różni się od ślubu kościelnego naprawdę jedynie wymiarem duchowym. W obu przypadkach bierzecie ślub, czyli najważniejsza rzecz odbywa się, czy to w kościele, czy w urzędzie. Żaden z tych ślubów nie jest ważniejszy, lepszy, czy bardziej cool. Decyzja należy do Was. Co powinniście zapamiętać z tego odcinka? Przede wszystkim to, że do ślubu cywilnego możecie iść zarówno w oszałamiającej sukni ślubnej, jak i w skromnej sukience koktajlowej. Nie ma tu żadnych ograniczeń. Co więcej, jeśli macie ochotę na weselną zabawę do białego rana, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście taką zorganizowali. Nie ma też problemu z organizacją ślubu cywilnego poza rejonem Waszego zamieszkania, a nawet poza budynkiem urzędu. Pamiętajcie, że opłata, którą będziecie musieli uiścić, to 84 zł. To jest opłata za sporządzenie aktu małżeństwa, a jeśli zdecydujecie się na ślub w plenerze, dojdzie do tego jeszcze 1000 zł. Ślub będziecie mogli wziąć najwcześniej po 31 dniach od złożenia dokumentów, a kwestia dekoracji sali zależy od urzędu, w którym zamierzacie się pobrać. Koniecznie sprawdźcie też, ile osób pomieści sala w Urzędzie Stanu Cywilnego, tak, żeby Waszym gościom było wygodnie. No i najważniejsze, pamiętajcie o dowodach osobistych. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za 2 tygodnie.